13 miliardów złotych. Tyle by wystarczyło, by wybudować 7 stadionów narodowych albo jedno lotnisko Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dokładnie tyle samo obecnie wynoszą długi alimentacyjne Polaków. To poważny problem, o którym chcemy rozmawiać w kolejnym odcinku rozprawy, którego gościem będzie prawnik Kacper Drzewiczewski z Kancelarii Adwokackiej profesor UAM Iwony Sepioło-Jankowskiej. Panie mecenasie, dzisiaj spotykamy się w sali widzeń Poznańskiego Aresztu Śledczego, bo chcemy rozmawiać o alimentach. Jak się okazuje, w Polsce za niepłacenie alimentów można iść do więzienia albo można dostać tę charakterystyczną bransoletkę, czyli nadzór elektroniczny. I to w sumie chyba pokazuje, jak ważna jest kwestia alimentów, jak ważne jest prawidłowe jej uregulowanie. Ale z drugiej strony też wiemy, że alimenty to jest taki moment, w którym najbardziej zgrzyta między małżonkami. I pytanie, czy jest jakiś taki, nie wiem, złoty środek, jakieś takie remedium, żeby uniknąć tych zgrzytów, żeby załatwić kwestię alimentów szybko i bezboleśnie? Tak jak zawsze w życiu, tam gdzie pojawiają się pieniądze, niekiedy duże pieniądze, no dochodzi do jakichś sporów między ludźmi. No i tak podobnie mamy w kwestii alimentów. Owszem, są możliwości do tego, aby się dogadać. I jedna i druga strona na tym korzysta, ponieważ gdy dochodzi do procesu alimentacyjnego, czy to w rozwodzie, czy też gdy rodzice żyją w rozłączeniu bez małżeństwa, no to również możemy tutaj dochodzić na rzecz dziecka alimentów, ale musimy mieć na to czas, pieniądze, pieniądze i pieniądze. Jak tutaj parafrazując Napoleona. Ugoda między rodzicami może doprowadzić do tego, że tych wszystkich nerwów i też sporów i wydawania właśnie pieniędzy, czy to na prawników, czy też na inne koszty związane z tym, no są znacznie mniejsze. Dlatego warto się dogadywać. Można to zrobić wtedy nawet bez udziału sądu. Można iść do notariusza i tak naprawdę nie potrzeba tutaj nawet wychodzić oficjalnie na drogę sądową. Jeżeli się nie potrafimy dogadać, jeżeli nie potrafimy zawrzeć tego sławnego już porozumienia rodzicielskiego, to co się dzieje? Wtedy musimy wystąpić na drogę sądową. No i tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę, zaczynając od początku, kto komu ma w ogóle płacić te alimenty. Obowiązek generalnie alimentacyjny kojarzy nam się oczywiście z wydawaniem pieniędzy, tak? Że tutaj jeden, na przykład już poruszając się w tych rodzicielskich obszarach, jeden rodzic płaci na dziecko drugiemu rodzicowi. Ale dlaczego ten ma płacić, dlaczego tamten nie płaci? Obowiązek alimentacyjny nie polega tylko na tym, aby łożyć właśnie środki utrzymania, ale może polegać również na osobistych staraniach. Jeśli sąd orzeknie, że dziecko jest przy jednym z rodziców na stałe, określa jego miejsce zamieszkania przy danym z rodziców, no to wiadomo, że co do zasady on będzie więcej, ten rodzic z tym dzieckiem spędzał czasu. I wtedy, jeśli on wykonuje ten obowiązek poprzez osobiste starania w większym stopniu, no to logicznie ten drugi rodzic mniej spędza czasu z dzieckiem, ma większe możliwości na to, żeby więcej zarabiać, rozwijać się i tak dalej, więc jest obligowany do tego, żeby w ogóle płacić tak naprawdę temu drugiemu rodzicowi, bo wtedy przyjmujemy, że ten pierwszy no, zajmuje się dzieckiem na co dzień, więc on jest z tego obowiązku niezwolniony, ale ponosi go w mniejszym stopniu niż ten drugi. Wspomniał pan kilka razy o osobistych staraniach. Zastanawiam się, czy ktoś się postarał o definicję osobistych starań. Co to tak naprawdę oznacza? Oczywiście nie ma legalnej definicji, ale postarała się o to doktryna i orzecznictwo. Można by powiedzieć, że osobiste starania to szereg czynności, działań, który dany rodzic, pod którego bezpośrednią opieką znajduje się dziecko, dokłada, aby zapewnić mu dobrobyt, prawidłowy rozwój. Jeśli chodzi o przykłady tych czynności, tak naprawdę jest ich mnóstwo. Nie jest to pewnie zbiór nieskończony, ale na pewno bardzo wiele elementów się na to składa. Można wymienić pranie, prasowanie, przygotowanie posiłków, zabieranie dziecka do szkoły. Skupia się to na takiej bezpośredniej opiece nad dzieckiem. I wtedy właśnie, gdy jeden rodzic w większym stopniu wykonuje ten obowiązek poprzez te osobiste starania, no to ten drugi rodzic powinien w większym stopniu włożyć na niego bezpośrednie środki finansowe. To się wtedy, tak można powiedzieć, wyrównuje. Panie mecenasie, a jest pan mi w stanie wytłumaczyć takie zjawisko, które funkcjonuje w Polsce? Może to jest jakaś tylko i wyłącznie legenda, ale mam takie wrażenie, że po rozwodzie dzieci zazwyczaj mieszkają z mamusią, natomiast tatusiowie muszą płacić alimenty. Czy to ma jakąś podstawę w prawie, w doktrynie prawa? Jeśli chodzi o tą sytuację, o której pan wspomina, chciałbym powiedzieć, że tak nie jest, ale niestety no, praktyka pokazuje, że bardzo często sądy dochodzą do takiego przekonania, że zwłaszcza małoletnie dziecko, które ma pierwsze lata, że tak powiem, rozwoju, tak
rok do 5, 6, 7, nawet tak naprawdę do 10 lat, co do zasady, no jednak sądy przyznają tą jego miejsce zamieszkania ustalają przy matce. Jest to prawda, czy to wynika z jakiejś podstawy prawnej? Jeśli chodzi o takie prawo stanowione, nie. I to, jeśli nawet byłaby taka podstawa, no byłaby bardzo, bardzo, że tak powiem, dyskryminująca. Jednakże, badając tutaj orzecznictwo tak naprawdę, w głównej mierze orzecznictwo, dochodzimy do wniosku, że no, przez pewien czas to się ukształtowało. Jest to również pokłosie tego tradycyjnego, można powiedzieć, modelu funkcjonowania rodziny, w których w dzisiejszych czasach naprawdę troszeczkę od niego odchodzimy. Widzimy, że ten podział ról, jeśli chodzi o płcie, się troszeczkę zmienia. Dużo częściej kobiety właśnie też stawiają na karierę. Mam wrażenie, że to się powolutku, bardzo powolutku, ale jednak zmienia. Na całe szczęście, ponieważ nie ma żadnych, moim zdaniem, uzasadnionych przesłanek, by taki stan miał dalej trwać. Okej, to skoro mamy już to ustalone, to od czego zależy, jakie alimenty będą musieli płacić rodzice? Na wysokość tych alimentów, które są zasądzane, wpływa bardzo wiele czynników. Generalnie możemy je pogrupować, to też ustawowo wynika, na dwie przesłanki. Po pierwsze, usprawiedliwione potrzeby dziecka, ich wysokość kosztów poniesionych w związku z nimi i tak dalej, oraz możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, chociaż nie tylko, bo sytuacja tego drugiego rodzica, jego możliwości również są brane pod uwagę. No i tak naprawdę od tych dwóch głównych przesłanek wychodzimy i je możemy rozgałęziać, ponieważ jedna i druga składa się z wielu elementów. Jeśli chodzi o tą pierwszą przesłankę, usprawiedliwione potrzeby dziecka, no to tutaj taka intuicja, myślę, że powszechna, nam dużo podpowie. No po prostu są to zapewnienie potrzeb dziecku, które tak naprawdę na co dzień muszą być zapewnione na odpowiednim poziomie. I tutaj wchodzi kwestia wyżywienia, wizyt lekarskich, lekarstw i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc tutaj mamy, ten katalog oczywiście nie jest zamknięty. Jednakże musimy spojrzeć przez pryzmat również poziomu życiowego, które dziecko miało, kiedy rodzice żyli łącznie, przed rozłączeniem. I wtedy tak naprawdę, wiadomo, im wyższy był ten standard, jeśli dziecko było przyzwyczajone, powiedzmy, do jakichś korepetycji, różnych właśnie aktywności, czy judo i tak dalej, no spotykamy się oczywiście z różnymi tutaj sytuacjami, to w wyniku tego rozłączenia, zwłaszcza w trakcie rozwodu, jeśli mamy rozwód i mamy po tym rozwodzie właśnie sytuację, ona nie może być gorsza, dziecko nie może ucierpieć w wyniku tego rozłączenia, więc jeśli żyło na pewnym poziomie, jeśli rodzina żyła na pewnym poziomie, i mamy rozłączenie tej rodziny, no to dziecko jak najmniej powinno ucierpieć, więc te usprawiedliwione potrzeby będą głównie zależały właśnie od tego, jak było wcześniej. To jak rozumieć te możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców w takim razie? To jest ta druga główna przesłanka i tutaj też tak naprawdę na pierwszy rzut oka można powiedzieć, no możliwości zarobkowe i majątkowe, no to przecież wynagrodzenie, które otrzymujemy, dochody i starczy. No właśnie nie. Oczywiście to, jakie kto w jakiej wysokości dochody otrzymuje, jest taką pewną bazą, bo od tego możemy zacząć, punkt wyjścia tak naprawdę. I faktycznie ktoś, powiedzmy, zarabia, strzelam, 6 tysięcy złotych i myśli, dobra, no to będę miał od tej kwoty jakby ustalane wysokość alimentów. No nie do końca, ponieważ w tej kwestii dochodzimy do takiej konkluzji, że te majątkowe możliwości zarobkowe, jest to dosyć szeroki katalog i tutaj w nim mieści się na przykład również majątek, jaki posiada rodzic zobowiązany albo chociażby wykształcenie. Ktoś ma bardzo dużo kursów pokończonych, studia, jedne, drugie, doktoranckie i tak dalej, no po prostu jest, że tak powiem, bardzo wykształconym człowiekiem, ale stwierdzi, że on nie chce tak za bardzo alimentów płacić w wysokiej kwocie, więc na ten czas, powiedzmy, będzie pracował na budowie za wynagrodzeniem tam 4 tysiące. No to przecież tyle zarabiam, to będę tyle od tego płacił. No właśnie nie, bo sąd wtedy bada takie sytuacje i jeśli stwierdzi, że dana osoba ma takie możliwości, ponieważ przy dochowaniu należytej staranności mogłaby osiągnąć takie dochody, sąd może ustalić, że ta osoba powinna takie dochody otrzymywać. No i wtedy taka osoba może się zdziwić, że przecież otrzymuje takie wynagrodzenie, no a mam alimenty nawet zasądzone w ekstremalnych przypadkach wyższe niż to oficjalne wynagrodzenie. Nie? Więc tu jest bardzo istotna kwestia całokształtu życiowego danej osoby. Pragnę zauważyć, że również ten rodzic, przy którym na stałe jest dziecko, no jeśli jego możliwości majątkowe i zarobkowe są wyższe i on też, że tak powiem, no nie odbiegają te możliwości od tego rodzica zobowiązanego, to sąd również to bierze pod uwagę. I też bardzo często zdarza się tak, że właśnie ten rodzic, przy którym jest dziecko, on ma rażąco w
porównaniu do tego drugiego rodzica niskie te możliwości majątkowe. I nawet przy zachowaniu należytej staranności po prostu nie jest w stanie większych dochodów otrzymywać. Natomiast ten drugi rodzic, no, że tak powiem, jego majątkowe możliwości zarobkowe są dużo, dużo większe. Już nawet ta sama różnica niekiedy może przeświadczać o tym, że te alimenty będą wyższe. Rozumiem te zasady, ale czy ona nie jest trochę kontrowersyjna? No bo ktoś mógłby uznać, że pan mecenas, wykształcony, błyskotliwy, inteligentny, zarabia za mało. Powinien zarabiać więcej, męczy się jeszcze z telewizją od czasu do czasu i te zarobki powinny być wyższe. I czy nie dojdziemy do takiego momentu, kiedy pan nie będzie miał rzeczywiście środków, żeby te alimenty zaspokoić? Oczywiście teoretycznie jest taka możliwość. Sąd, prowadząc postępowanie, ma też obowiązek wnikliwego analizy materiału dowodowego i ustalenia faktycznych tych możliwości, tak, które tutaj muszą pozostawać na takim poziomie, żeby ten zobowiązany również nie popadł w niedostatek. Pewnie o wiele większa szansa jest na taką sytuację życiową, kiedy rodzic, który ma płacić alimenty, dogaduje się jakoś ze swoim szefem albo przełożonym i nie otrzymuje całości wypłaty oficjalnie, tylko na przykład pod stołem, albo w ogóle zwalnia się i zarabia na czarno. I co wtedy? No i wtedy właśnie sąd może wskazać, że pan wykazuje takie dochody, bo na przykład nie wykazuje żadnych dochodów, ale może spojrzeć w przeszłość i zobaczyć, że ale przecież jeszcze rok temu zarabiał pan taką kwotę. I na tej zasadzie właśnie takiej, można powiedzieć, historycznej wykładni jego życia, można ustalić, że skoro wcześniej zarabiał określone kwoty, to sąd może wskazać, że faktyczna obecna sytuacja nie jest wystarczająca do tego, żeby stwierdzić, że te majątkowe możliwości są prawie że zerowe. Już powoli zmierzając do końca tematu alimentów, musimy powiedzieć o karach. Co grozi osobie, no właśnie, ze względu na to miejsce między innymi, co grozi osobie, która nie płaci alimentów, mimo orzeczenia sądu? Możemy z taką osobą iść oczywiście do komornika i wszcząć postępowanie egzekucyjne, ale prawo karne również przewiduje opcje na takie rozwiązanie, ponieważ mamy w 209 artykule kodeksu karnego przestępstwo niealimentacji. I ona polega na tym, że osoba, która jest zobowiązana do płacenia tych alimentów, jeśli to są alimenty okresowe, nie zapłaci przez sumy trzech okresów, czyli powiedzmy trzech miesięcy, no to już mamy do czynienia z wypełnieniem przesłanek tego przestępstwa. Albo jeśli to są alimenty w formie jednorazowej, no to jeśli się spóźnia 3 miesiące z zapłatą tego, to również mamy do czynienia z tym przestępstwem. To jest podstawowy typ. Jeśli chodzi o kwalifikowany, czyli taki, można powiedzieć, ostrzejszy w swoich skutkach dla takiej osoby, polega na tym, że mamy te same przesłanki, ale jest skutek w postaci wystąpienia zagrożenia niezrealizowania tych podstawowych potrzeb dla uprawnionego, czyli w naszym przypadku dla dziecka. No dobrze, panie mecenasie, ale co mu konkretnie grozi? Jakie może mieć konsekwencje? No i o tym również czytamy w wymienionym przeze mnie artykule. Kara ograniczenia wolności, kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do roku. W przypadku tego typu podstawowego, jeśli mamy ten typ kwalifikowany, o którym wspomniałem, no to ta kara pozbawienia wolności, już górna granica jej wynosi 2 lata. Więc jest to dość surowa konsekwencja. Świetnie, panie mecenasie. Bardzo dziękuję za dziś. A co w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku powiemy sobie o kontaktach z dziećmi w przypadku rozwodu. Czy to w trakcie ustalania, czy w trakcie trwania procesu, czy po jego zakończeniu. Zapowiada się bardzo ciekawie. Za dziś bardzo dziękuję. Ja również dziękuję panu i dziękuję państwu.